A teraz pieniądze, ale na zabytki. Dolnoślązacy z pomocą unijnych i ministerialnych dotacji ratują bezcenne kościoły i dworce. Po fundusze sięgają samorządy, stowarzyszenia i parafie, a efekt jest imponujący. Zapomniane obiekty zyskują nowe życie, a czasem także nowe funkcje. O lokalnym patriotyzmie i zaradności Jadwiga Jarzębowicz. Ostatni pociąg odjechał z Jugowic 20 lat temu. Kolej nie potrzebowała już dworca, ale mieszkańcy nie chcieli z niego zrezygnować. Przypomina tak naprawdę taką alpejską stacyjkę. Kiedyś dawno jeszcze wisiały tutaj kwiatuszki. Naprawdę obiekt jest przecudowny. Budynek przejęła gmina Walim. Partnerstwo Sowiogórskie zdobyło unijne dofinansowanie. Powstała świetlica, biura i przy okazji komunalne mieszkanie. Często spotykam się właśnie w urzędach lub gdzieś u ludzi. Pani na dworcu mieszka? Poszłam do fryzjera. Mówię, no u mnie na dworcu, na mieszkaniu. Pani na dworcu mieszka? No mówi, kolana mi się, wie pani, ugięły. I nieraz aż muszę dowód osobisty, bo nie wierzą, że mieszkam na adres dworzec PKP. Kościół w Grzmiącej to perełka, równie cenna jak kosztowna. Pracowicie łatana, remontowana i upiększana. Ostatnio zyskała nawet chodnik i oświetlenie. Często jest tak, że gospodarz się zmienia, a ludzie zostają. A więc to oni jakby troszczą się o świątynię, która w danym miejscu jest, w tym wypadku tutaj w Grzmiącej. Przez 10 lat 7 sicińskich parafii zebranych w Stowarzyszenie Siedmiu pisało unijne wnioski i zdobywało pieniądze na remont kościoła. Teraz mają barokowe cacko. Zajęliśmy się naszym kościołem, remontem tego kościoła, pomocą w zasadzie, zbieraniu środków finansowych, ponieważ jest to nasze wspólne dobro. Drewniany kościółek w Sułowie Wielkim lada moment otoczą rusztowania, a z dawna oczekiwany remont elewacji i dachu wkrótce stanie się faktem. Ksiądz zdobył dofinansowanie z lokalnej grupy działania Ujście Baryczy. Czuję się odpowiedzialny za przeprowadzane tu prace konserwatorskie, prace remontowe, których niewątpliwie przy tak małej parafii, a dwóch zabytkowych kościołach, jak się w jednym kończy, to się w drugim zaczyna. Do realizacji pozostało jeszcze tylko marzenie o prawdziwym zegarze, zamiast malowanego na wieży, bo tylko na taki stać było niezamożną parafię. Sułów Wielki, Jadwiga Jarzębowicz. Na Dolnym Śląsku jest także ponad 500 pałaców i dworów, które wymagają pilnego remontu. Dzięki akcji Polska Dolina Loary w ciągu 2 lat uratowano 20.